Pogoda nie rozpieszcza, 1 stycznia. Witam Was wszystkich w nowym roku, spełnienia marzeń, dużo, dużo zdrówka. Jak, Nygus, spędziłeś Sylwestra? Spędziłem go w łóżku. Pewnie niektórzy pomyślą, Nygus, pewnie jakąś sobie przygruchałeś. Spędziłem go w łóżku z aspirynem i Gripexem Hot Active. Słuchajcie, wczoraj rano nie czułem się za dobrze, ostatni dzień roku. W południe poczułem się troszeczkę lepiej, więc sobie pomyślałem, pojadę ostatni raz w tym roku jeszcze na ryby na 3 godzinki. Pogoda była dosyć fajna. Postałem, troszeczkę tam zmarzłem, wróciłem do chaty. Zaczęła mnie boleć głowa, zaczęło mnie telepać. Wziąłem aspirynę. Zadzwoniłem do znajomego, poinformowałem, że niestety nie dotrę na Sylwestra, ponieważ nie czuję się najlepiej, nie chcę nikogo zarazić. Wieczorem gorący prysznic Hot Active z aspirynką jeszcze i do łóżka. O 12 już spałem jak bobas, włożyłem zatyczki w uszy. No i tak spędziłem Sylwestra, ale dzisiaj na szczęście wstałem i czuję się dobrze. Za chwileczkę wyruszam do babci, do domu opieki. Mam tutaj dla niej zakupy zrobione, ale póki jeszcze coś widać, chcę Wam coś opowiedzieć. Słuchajcie, wczoraj będąc na rybach, było wielu spacerowiczów z psami. Słuchajcie, idzie facet z wilczurem. Sprzeciwka idzie babeczka z pudlem. Takim białym, wiecie, pudelkiem. No i słuchajcie, ten pudel startuje do tego wilczura, ujada i z zębami do niego. Facet, właściciel tego wilka, owinął sobie smycz taką skórzaną na rękę, żeby skrócić dystans. Mówi, nie ruszaj, nie wolno. Słuchajcie, ten wilczur aż się skulił, widzę, nozdrza mu się marszczą. Wara już mu chodzi, ma ochotę tego pudla złapać. Facet skrócił dystans, a ta baba, słuchajcie, baba, czemu tak brzydko mówisz? Bo mądra to jest kobieta albo pani, a ta widocznie w głowie nie miała za wiele. Popuszcza jeszcze tą smycz i skraca dystans pomiędzy tym wilkiem a tym pudlem. Słuchajcie, tylko patrzyłem, kiedy ten wilk go chłapnie, bo aż mu się wary podnosiły, łeb przechylił, aż się skulił. A ten właściciel mówi, nie wolno, nie ruszaj. Słuchajcie, żeby tego było mało, babka jeszcze na koniec mówi, coś ten pana pies taki mało towarzyski, on się chciał tylko z nim pobawić. Mówi do niego, pusiu czy niusiu, czy nie wiem, chodźmy, bo on nie chce się z tobą bawić. Pies startuje, ujadając z zębami na wierzchu do wielkiego wilczura, a ona twierdzi, że on się chciał pobawić. Facet się na mnie spojrzał, mówię, ma pan mocne nerwy, bo ja bym tą smycz chyba popuścił, chłapnąłby 2 razy, paszczą potrząsnął, pierza by poleciały i byłoby po temacie, może babsko by się czegoś nauczyło. Słuchajcie, takie kobiety potem przebywają z wnukami, mają dzieci. Co ma mądrego z tego wyrosnąć? Uważam, że ludzie to chyba powinni przechodzić testy normalnie psychologiczne, jak biorą psa, czy nadają się do posiadania psa. Ponieważ niektóre psy, no taki pudelek może nie jest zbyt jakiś groźny, ale mają pitbule, bullteriery, jakieś amstaffy i inne. I tacy ludzie, jak posiadają takiego psa, źle go wychowają, może się nadarzyć coś naprawdę złego. Przed świętami do mnie kumpel zadzwonił, mówi, słuchaj, moją pannę w lesie jakiś pies zaatakował. Mówię, jak w lesie? No poszła pobiegać, bo ona uprawia jogging. No i jakiś jej doskoczył, pogryzł jej kostkę, poszarpał buta, poszarpał spodnie. Mówi, a co z właścicielem? No właściciel był, ale pies biegał luzem. No i ona biegła, no i temu psu coś się nie spodobało. Mówię, no i co zrobiła? Wezwała, mówię, niebieskich czy coś? Nie, wzięła od niego numer telefonu i zadzwoniła do mnie. Mówię, no i co? No zadzwoniłem do kolesia, się go pytam, czy
czy pies ma jakieś badania, bo może trzeba wziąć przeciwko wściekliźnie, może jakiś zastrzyk albo coś, nie wiadomo. Facet mówi, pies ma wszystkie badania, proszę pana, ponieważ psu już się kilka razy to przytrafiło, że coś mu się nie spodobało, że tak powiem, i na kogoś się rzucił. Sobie pomyślałem, co za jakiś oszołom ma psa, który nie pierwszy raz taki numer wywinął w miejscu publicznym, gdzie biegają ludzie, jeżdżą na rowerach, może jakieś dzieciaki, niech doskoczy, może do gardła, nie wiadomo co zrobi. Wie, że ma takiego psa, ten pies podobno był pod obserwacją nawet. Słuchajcie, idzie w miejsce publiczne i spuszcza takiego psa luzem, wiedząc o tym, że ten pies ma takie skłonności. Ktoś zaraz napisze, Nygus, ale to jest winny właściciel, a nie pies. Nie, z psami, ze zwierzętami, podobnie jak z ludźmi. Jeden ma jakieś odchyły, a drugi nie. Tego nie przewidzisz. Nigdy nie wiesz, co się może przydarzyć, co mu tam po głowie chodzi, jakbyś widział faceta biegnącego w twoją stronę z nożem, to co byś sobie pomyślał? Biegnie do domu, bo szybko chce zrobić kanapki, czy byś się usunął, odsunął? Podobnie jest ze zwierzętami. Słuchajcie, duży pies naprawdę może narobić kłopotów. Nieraz się zdarzyły różne dramatyczne przypadki z psem. No niestety, niech biegnie jakiś dzieciak, jedzie na rowerze, czy chwyci za gardło, jest po sprawie. Ja lubię psy, psy też mnie lubią i w ogóle psy, które nawet z ludźmi nie chcą kontaktu, czasem, nie wiem, mam coś w sobie, że do mnie się garną i nieraz właściciel psa mówi, jak pan to robi, on z nikim raczej kontaktu nie utrzymuje, trzyma się z dala, do pana podszedł i się cieszy, da się pogłaskać. No ale też mi się zdarzyło kilka razy, że nie wiem dlaczego, przechodzę obok, idzie pies na smyczy, a on nagle startuje do mnie, słuchajcie, z kłami. Tak się po prostu może przytrafić. I facet mając psa, który wywinął już kilka razy taki numer, był pod obserwacją nawet, w miejscu publicznym go spuszcza luzem, bez kagańca, żeby ten pies chociaż miał kaganiec, to może cię trochę podrapie, no kagańcem też może cię uszkodzić, no ale uważam, że powinien mieć takiego psa na smyczy w kagańcu, jeżeli idzie przez miejsce publiczne, jeżeli ma swoje jakieś, nie wiem, domek, posiadłość, ogródek. Niech sobie go puszcza luzem, niech ten pies robi co chce, jeżeli ma wysoki płot i nie przeskoczy, nie może opuścić tego terenu, ale jeżeli idzie w miejsce publiczne, gdzie przebywają ludzie, a wie, że ten pies ma różne odchyły, uważam, że pies powinien być na smyczy, w kagańcu i nie zawsze to jest wina właściciela, ponieważ tak jak wspominałem, zwierzęta mają różne odchyły również. Nawet koń kiedyś też próbował mnie kopnąć i nie wiem dlaczego. Przechodził sobie obok, ja siedziałem na krzesełku, a on, skubaniec, nagle siup. Zrobiłem na szczęście szybki unik, bo może by mi arbus na pół pękł. No, także powiem wam, zapytałem się, mówię, no i co? Mówię, ja na miejscu, ja nie jestem jakimś zwolennikiem niebieskich, wiecie o co mi chodzi, nie jestem skarżypytą, ale w tym wypadku to bym zadzwonił, przyjechaliby, spisaliby protokół, obciążyłbym kolesia kosztem obuwia, kosztem spodni, poszedłbym do lekarza prywatnie się przebadać, czy nie ma jakiegoś infekcji albo coś, ponieważ nie wiadomo, co ten pies w lesie lizał, gdzie on biegał, co on robił. Przecież później można mieć różne powikłania zdrowotne. Ona wzięła tylko numer telefonu, no i stwierdziła, że to załatwia sprawę. No, słuchajcie, no niektórzy ludzie naprawdę nie powinni mieć chyba zwierząt. Nie wiedzą, jak się z nimi obchodzić. Nie przykładają wagi do tego, żeby je odpowiednio wytresować, wychować. No i tak jak wspomniałem, nie każde zwierzę da się też ułożyć. Są po prostu zwierzaki, które mają coś nie tak. Tak jak
każdy człowiek, tak jak zwierzę, różne są przypadki i uważam, że każdy powinien wiedzieć, co trzyma w domu i powinien, słuchajcie, odpowiednio tego zwierzaka zabezpieczyć przed wyjściem na jakikolwiek spacer, żeby nikomu krzywda się nie stała. No powiem wam, wczoraj naprawdę na miejscu tego faceta, co miał tego wilczura, jak ta babeczka poszła, durna babeczka, czupiradło, bo inaczej nazwać się jej nie da, to ten wilczur tak patrzył na niego. Dlaczego? Dlaczego nie pozwoliłeś mi go chłapnąć, potrząsnąć byłoby z głowy? Dlaczego kazałeś mi nie rusz, nie wolno? No normalnie był rozczarowany tym faktem. No powiem wam, że nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę niektórzy się zachowują tak, jakby myślenie mocno bolało. Zdrówka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego najlepszego na nowy rok.